Hej, z tej strony Grustu, witam w kolejnej serii. Tym razem będziemy grać dalej w Battle Brothers. Nową kampanię z kilkoma najemnikami. W tej chwili będziemy mieli gildię. Będziemy mieli grupę najemników Krwawego Słońca, The Krwawe Słońce. Nie będę tego czytał i was zanudzał swoim głosem, więc w razie czego możecie sobie spauzować, przeczytać co tu jest i po prostu będziemy kontynuować. Ja większość rzeczy już miałem po kilka razy czytanych. Więc rozpoczynamy naszą kampanię. Jeśli chodzi o naszych towarzyszy, mamy Sorel, Leinhard the Merciless i Tobioern. Jego oczywiście bierzemy na tył, będzie naszym strzelcem. Statystyki ich startowe są średnie. Nic ciekawego, ale będziemy szyć z tego, co mamy. Więc pierwsze zlecenie zaraz weźmiemy w Harkenstad. I zaraz się dowiemy, cóż to ciekawego będziemy mieli. Przy okazji trzeba będzie zatrudnić kogoś do naszej drużyny kampanii. Widzę, że jest kilku ludzi. Szukamy raczej kogoś, kto będzie miał w miarę... to jest ciekawy wybór. Dużo ma do obrony. Mógłby być dobrym naszym tarczownikiem. Ale szukamy, czy mamy kogoś, kto na przykład by mógł zajmować się strzelectwem. Ten ma dobrze dosyć po... Ten ma tak, 10 firlies. Nie boi się śmierci. Poza tym ma plusy do życia, ma plus do łucznictwa i startowe 40, więc nie jest tragedia. Ale na razie patrzymy następnych, czy kogoś tu mamy ciekawszego. Niestety na wszystkich nas nie będzie stać na początku. I mamy kogoś po prostu złotorękiego, jeśli chodzi o strzelnictwo. Drogi 2100, ale ma 52 i ma 3 gwiazdki. No chyba lepszego łucznika na tą chwilę nie zdobędziemy. Więc no zatrudnimy go. To będzie dobra inwestycja. Tym bardziej, że on już ma poziom do przodu. O, proszę bardzo, jak pysznie. Weźmiemy mu oczywiście trochę tego i tamtego. Zrobimy w ten sposób. Ja bym polecił w nim na początek, żeby więcej zdobywali doświadczenia. Oczywiście wszystkich będę próbował, żeby więcej zdobywali doświadczenia. Jak się uda, może kupimy jeszcze jakąś broń dystansową. No nie mamy za bardzo dużego wyboru. Kupimy cokolwiek, żeby mieć dystansowego. Więc ten pan będzie miał już jakąś broń dystansową. O, słaba, bo to tylko jest kijek do rzucania. Ale dzięki temu zmienimy broń naszemu temu wojakowi. Będzie większa szansa, że będzie mógł trafiać i będzie można móc dokupić później tarczę, którą od razu dokupimy, to sprzedamy, bo bronie dwuręczne na początku się przydają o tyle co nic, więc nie ma sensu używać, tym bardziej, że o, mamy teraz naprawdę niezłą ekipę na początek wyszkoloną, znaczy wyszkoloną, wybraną. I zadanie, negocjator, co jest dla siebie warte to? Mamy zwrócić kryształ Harkenstada. Bierzemy to zadanie i pierwsze pieniądze będzie do zdobycia. Zaraz zobaczymy, cóż to za przeciwnicy nas czekają. Na pewno jacyś złodzieje ludzie i są. I w dosyć ciężkim położeniu walka. Wróciłbym jednak po jeszcze jednego, bo coś czuję, że na 7 to nie ma szans na najmniejszych, żebyśmy ich pokonali. Może jeszcze kogoś zatrudnimy. Jakiegoś tańszego pana, nie tutaj. Zobaczmy, ktoś tu taki, te, masz 270 i ty jesteś niezłym przyszłym łucznikiem albo kusznikiem. Ty masz duży plus do trafienia, do walki z bliska i chyba ciebie zatrudnimy nawet. Co prawda trzeba będzie zmienić troszkę podejście. Zrobimy w takim razie w ten sposób. Trzeba dokupić troszkę innych badziewi. W postaci, że tak, mamy 429 sztuk złota, to nie jest dużo. Możemy kupić jakiś badzie w postaci tego i zaraz nie będziemy mieli kasy. No właśnie. Weźmiemy chyba ten zniszczony sztylet, ten nóż znaczy się, żeby mieć czymkolwiek walczyć. I zrobimy w ten sposób i sprawdzimy, czy 5 ludźmi jesteśmy w stanie walczyć. Też ciężko to widzę. Zobaczmy jeszcze, czy nasz ten kusznik, ile nasz ten kusznik ma? 51, ty masz 57. Dobra, zamienicie się bronimi na razie, bo to niestety jest już troszkę ciężej.
Oj, zobaczymy, czy będziecie w stanie walczyć. No i co, podejście? Spróbujemy. Jesteśmy na dosyć ciężkiej pozycji. Oni też są trochę niżej. Na razie przyczekamy. O, ziomuś, ty nie masz... Dobra. Jeszcze to przełożyć. No to zobaczmy. Ułożenie mamy w miarę dobre. Nie powinno być jakiejś tragedii. Grunt to, żeby trafiać przeciwnika. No co, no, próbujemy. Uuu, nasz tutaj z procą trafia. Dobrze. Może dobijesz go? Niestety nie. Tych ludzi ja bym podmienił w ten sposób. Naszego tego pikiniera, włócznika puścimy na środek. Trochę będziemy mieli czasu, zanim dojdą do nas. Ty ustaniesz wtedy w ten sposób. Ty na razie zostaniesz. Niech oni sobie próbują wgramolić się na górę. I mamy tutaj już jakoś połatane. I zobaczymy, jak to pójdzie. Spróbujemy obrzucić kamieniem. O, dostał i... Pięknie, jeden z załatwionych zanim jeszcze podszedł. Bardzo ładnie. Tutaj coś też próbują nas obejść. Będą flankować nas. Spróbujmy tego załatwić. Dobrze, dostał. To już jest jakiś plus. Tutaj na razie nic nie ruszymy się naszym. Tu spróbujemy ściągnąć tego. Jest, leży. Pięknie. Tutaj kolejny podszedł, nie szkodzi. Dobra, włócznie wyciągamy, żeby się bronić i czekamy na dalszy ruch przeciwnika. Jak na razie, dobra, podchodzą w tą stronę. A zobaczymy. Dobra, podszedł do naszego, no i tego się obawiałem, że do niego podejdzie, ale będziemy próbowali. Świetnie, ścięty łeb, idealnie. Możemy teraz zająć się tymi gagatkami. Pięknie, może go ściągniemy. Ach, dostał. Teraz trzeba będzie chronić tego pana. Myślę, że tutaj, dobra, jest, kolejny leży. Tak, ci mają tarczę, będzie ciężko ich trafić. Ten dostał, pięknie. A zaczynamy, tutaj będą próbowali nas podejść. No tutaj nasz się tutaj, kończy mu się energia do bronienia. Podmienimy tutaj naszych ludzi, niech bronią. I teraz tak, tego otoczymy, pięknie. I próbujemy go dźgać. Ach, podszedł do niego, niedobrze. Będziemy próbowali rzucać w tego kamieniami. Niestety nie trafiamy. No to trzeba tutaj, och, pięknie dostał. No, mam nadzieję, że go trafisz, chociaż tyle. I mam nadzieję, że w następnej turze nie zginiesz. Nie ma on dodatkowej broni, no właśnie. Dobrze, został jeden przeciwnik. Jest szansa, że nie zginie. Ucieka, o, bardzo dobrze. Nie trafiamy niestety. Spróbujemy go ścignąć, zobaczymy na ile nam się uda. O, dobra, tutaj już widzę, że już nie mamy szans. Dobra, kamieniami. No, pan od kamieni się już zmęczył. Raczej go chyba nie dogonimy. Z tego co widzę. No niestety. Dobra, koniec. Wystarczy, nie będziemy go gonić na siłę. No, powiem wam, że się udało w miarę. Lepsze pancerze. Oczywiście wybierzemy opcję, że będziemy po prostu pracować dla jego, co pracujemy. I no, czy tego, czy chce, będzie ciężko. Będzie trzeba najpierw dać ludziom naszym troszkę plusów. Temu damy trochę w tarczę i oczywiście udźwig. Ale wyposażenie nam wpadło przynajmniej ciekawe w ręce. Ty już możesz biegać z tym. To zdaje 10, 25, 20, 45. To przebija pancerz. To jest 20, 35. To ile tłucze? 30, 45. To wystarczy tobie. Tobie też to na razie wystarczy. Lepszy pancerz dla naszych przodowników. Damy oczywiście. I już nasza ekipa, nie powiedziałbym, że wygląda lepiej. To ile ma? 55, to ma 35. A ja tobie dałem coś, co ma 65. Bardzo dobrze. Wygląda to już całkiem bym powiem, po pierwszej bitwie. Zostawimy sobie tak jak jest. No co, troszkę złota dostaliśmy. Idziemy zaraz to oczywiście zanieść na wygodę, że zdobyliśmy ten Crystal Skull.
I będzie zadanie zaliczone. Trochę złota nam wpadnie przynajmniej. Pięknie, pieniążki zdobyte. Możemy wejść, zobaczyć. O, jakieś zadanie też jest. Mamy załatwić bandytów. Tak, banda bandytów. Dajmy naszym ludziom napić, niech trochę morale wskoczą do góry. Jesteśmy ranni, poczekamy ten jedną noc w sumie. Przeciwnicy są aż tutaj. Chodzi o to, że tutaj jest miejsce, gdzie możemy naszych ludzi połatać. I o, mamy pierwsze zadanie do wykonania dla naszej drużyny. Musimy zdobyć jakieś miasto, które będziemy mogli uznawać za swoich przyjaciół. Więc tak zrobimy na początek. I temu wyleczymy to, żeby szybciej nam się zagoił. Gdyż on ma przecięte ramię, mniej zadaje obrażeń. No to będzie ciężko. Ale nie ma tragedii. Myślę, że na razie sprzedamy część rzeczy, chociaż które tutaj mamy. Pozbędziemy się tych słabszych rzeczy, a resztę na razie zostawimy, bo nie wiadomo, może nam się przyda. W takim razie tak. Nasz człowiek się na razie będzie leczył, więc w tym czasie on może sobie spokojnie z nami podróżować. Ewentualnie możemy go dać tutaj, niech on się po prostu szybciej leczy. Dzięki czemu będziemy ruszyć. O, proszę, siódemka brygadzistów, którzy na nas idą pełną parą. Więc my musimy też troszkę to inaczej podejść. Zobaczmy. Dałbym wam lepszą broń, mimo wszystko. To ile zdaje? 10, 15, 30, 20, 45. Dam wam trochę lepszą broń. Teraz będziemy mieli niestety przymusową dalszą potyczkę. No dobra, będziemy próbowali dalej. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Na razie nie mamy kogo strzelać. Podchodzić nie będziemy, chyba nie ma sensu najmniejszego. Bo widzę, że tutaj jest ich dużo. Dalej jest tak przytłaczająca jest to liczba. Dwóch więcej jednak. No ale jakoś myślę, że tak. Tutaj damy włócznie do przodu, żeby nas nie za bardzo obeszli. Spróbujemy porzucać no, naszą kamieniami. No, chociaż tyle. 73%. No to jest szansa, że go trafi. No, tylko i tak obrażenia mamy niższe ze względu na to, że ma uszkodzoną tą łapę. Na razie czekamy, jak to dalej się rozniesie do nas bliżej. Zaraz się dowiemy. A ten będzie atakował. Mogłem mu dać ripostę, żeby mógł uderzać przeciwnika. No nie pomyślałem. Okej. Tutaj chyba zrobiłbym krok do tyłu, ale zobaczymy. Bo jeszcze się może, no właśnie, okazać, że podejdą do nas bliżej. Tutaj z tego mieczyka coś tam pchnięcia. Tutaj trzeba by tych panów. Ach, niestety pudło. Trudno, przeładowujemy. Dobra, tutaj nie trafia całe szczęście. Zobaczymy, czy nasz pan od kamieni trafi chociaż. Jest, leży tu, morale poszły w dół. Możemy dalej napierdzielać. Tutaj zrobimy oczywiście obronę do naszego pana, żeby nie podeszli do naszego strzelca. Tutaj wypadałoby tak, albo przejść tu, albo tu. Przyjdziemy tu, ten się zablokuje i tego się jeszcze machniemy. Idealnie. Co ja tutaj zrobiliśmy miejsce na front, ale jakoś flanki mamy zabezpieczone. Tutaj się broni. Tutaj też, bardzo dobrze. No tutaj też będzie próbował tego atakować. Ach, dostał. Dobra, tutaj się obroniliśmy. Możemy dalej kontynuować te rzuty kamieniami. No, dobrze, dostał wreszcie. Ach, tutaj tego będzie atakował, niestety. Teraz trzeba będzie zająć się tym panem. Dobrze. I ja bym podszedł teraz tak. Tutaj mimo wszystko zepchnął go, żeby nie atakował naszego kusznika. I zasłonimy go w ten sposób. Tutaj mamy w miarę czysty strzał i nie trafiamy. Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, tutaj weźmiemy tarczę do góry, bo jednak on będzie miał dużo przeciwników, którzy będą go atakować. Tutaj oczywiście też nie trafia. Znaczy my, no, mimo podniesionej tarczy i tak go trafiają. Więc jest ciężko. Jeszcze mu tarczę próbują rozwalić. Tutaj może się. No niestety, 60% na trafienie i nie trafiamy. Zobaczmy tutaj, czy my tutaj trafimy. Jest, dostał, pięknie. Teraz możemy spróbować trafić następnych. Może ten. Ach, pudło. Trzeba pomóc tutaj. Więc tu trochę postrzelamy. Mam nadzieję, że tutaj się. No, 81% szansy i nie trafia. O, pięknie, morale poszły w dół. I kolejny pad zostało tutaj z dwóch stron. I możliwe, że to jeszcze uda się coś z tego zdziałać.
Ten oczywiście próbuje atakować. Ten zniszczył wreszcie nam tarczę. Tu oczywiście trzeba dokończyć dzieła zniszczenia. Podejdziemy i tego trzeba teraz ciachać. Tu nasz kusznik, chociaż trochę pomoże. Zrobimy kruk i obrzucimy kamieniami tego. Niestety nie wyszło. Dobra, jeszcze trochę i on powinien paść. Ach, pominąłem turę. Trzeba będzie jeszcze raz dźgnąć. Zobaczmy. Ach, obronił się. Dobra, tutaj też się obronił. Tutaj zrobimy krok. I kolejny padł. Teraz trzeba tylko odpowiednio podejść i zaatakować tego pana jeszcze. Jest, udało się. Nasze poziomy wzrastają, nasi ludzie są mocniejsi. Oczywiście na początek, no jak widzicie, jest strasznie ciężko. To nie jest żart, to musimy lepsze bronie mieć. Myślę, że te miecze na początku, short swordy, będą lepsze, gdyż mają lepszą celność i miarę te obrażenia jeszcze. Myślę, że damy mu tą tarczę, jest trochę wytrzymalsza. I chyba na tą chwilę nikomu nic więcej nie dam. Naszym tym ludziom, ty i tak nie masz co, ale są poziomy. Są poziomy, więc tak, damy im na pewno motyw, żeby szybciej zdobywali doświadczenie. Damy mu motyw, żebyś lepiej strzelał, więcej miał werwy. I damy też ci trochę obrony na strzały. Tutaj pana, o, tu już będzie ważny motyw, gdyż temu panu weźmiemy, żeby miał 9 life, czyli nie zginął nam, jeśli ktoś go trafi albo trutka. Jest to dosyć potężna rzecz, a jak widzicie, to jest jeden z mocniejszych i będziemy ładować w niego te kusze i łuki, żeby miał rozwinięcie jak najlepsze. Następnie oczywiście też zbierzemy, żeby szybciej zdobywali doświadczenie. Tutaj dużego wyboru nie będzie, więc no tutaj nie mam za bardzo co mu tu dać. No możemy dać mu trochę tego, możemy robić z niego w sumie przyszłego sierżanta. Więc rozdamy w ten sposób, on później tarczy nie będzie używany, więc nie będziemy tak maksować mu to. Tutaj oczywiście również bierzemy, żeby szybciej zdobywał doświadczenie, oczywiście lepszy atak, lepszy tutaj kondycja oczywiście i powoli będziemy chyba inwestować już w defensywę. I już jakiś początek mamy. No z taką połamaną drużyną, pouszkodzaną, nie pójdziemy na nich, bo to jest po prostu katorga, żebyśmy tam poszli. Myślę, że po prostu sprzedamy część rzeczy. To zostawimy sobie, to jest dosyć dużo warte też. Tego się wyzbędziemy. Kupimy troszkę uszkodzoną zbroję, ale ja bym zatrudnił jeszcze kogoś jednego. Kto tu jest w miarę... Ty jesteś dosyć potężny, jeśli chodzi o obronę. I nie wiem, czy ciebie nie zatrudnimy. Tego nie zatrudnimy. Ty jesteś też niezły tarczownik byłbyś, ale niestety nie mamy tyle pieniążków. Więc myślę, że w tym wypadku faktycznie Konrad jesteś dosyć tani i masz naprawdę dobre statystyki, żeby być obrońcą. Będziesz naszym jakimś tarczownikiem na pewno. Damy ci zestaw tutaj startowy, że tak to powiem. Wypadałoby kupić jakieś nakrycia głowy. Mamy jeszcze 275 sztuk złota, nie jest to dużo, o tu jest za 73, to już jest jakaś ochrona na głowę. I na razie chyba tyle, dam ci po prostu to, o zamienicie się nawet zbrojami. Ten pan się zamieni, żeby przód miał lepsze. Niestety kuszy dalej nie mamy, żeby dokupić się, nie? Jakieś broń strzelecką, niestety nie. Myślę, że tak, noży nie będziemy potrzebowali. Ten haczyk zostawimy, może komuś damy. Na razie musi to wyglądać w ten sposób. Nasi ludzie mogą wyruszać w sumie do walki. I teraz tak, ty masz 37, 40, ty za ile się wyleczysz? 1 do 3 dni. No dobra, ruszamy tu w takim razie. Myślę, że teraz nie pojawi się nikt niebezpieczny do naszej podróży. Więc do tego czasu powinni nasi ludzie w miarę wydobrzeć. Przynajmniej odzyskać punkty wytrzymałości i powinniśmy móc dojść i ich pokonać. Będzie nas już więcej, już będzie ta siła lepiej zachowana. Jest noc, no w nocy nie będziemy atakować. To bardzo prosty motyw, gdyż nie będziemy mieli jak trafiać, będzie ciężej uderzyć przeciwnika. Noc się zaraz skończy, nasi ludzie powinni się w miarę podleczyć. Tym bardziej, że już mamy ranek. Zobaczmy. Są podleczeni jedynie co, no niestety Geralt ma dalej minusy do obrażeń. No niestety, trzeba będzie tak zrobić. Tutaj masz 20-35 obrażeń. To ma 25-40. No, powinien niby więcej zadawać obrażeń.
No, nie pokazuj mi, żeby mógł. A, dobra, bo nie spojrzałem źle, bo tu jest 25,35, a tu 25,40. Dobra, to zostawimy w ten sposób. No i co? Kontynuujemy tą walkę. I tutaj jest obozowisko dosyć chronione, więc tu trzeba będzie trochę delikatniej podchodzić i troszkę obrzucać ich kamieniami. Oczywiście trzeba będzie parę kroków robić do przodu, coś tam strzelić. Pięknie, Geralt, pięknie. Mimo, że masz zmniejszone obrażenia, to ładny to był strzał. Przeciwnicy jednak podchodzą do nas. Nie mają dystansowych w takim razie strzelców żadnych, więc będą nas próbowali atakować. No, podejdziemy po prostu w ten sposób i będziemy ich atakować. Podejdźmy w takim razie tutaj, żeby też zablokować. I możemy zaraz ich bezlitośnie okładać. Piękne uderzenie. Tutaj się schowamy trochę. Tutaj naszym człowiekiem uderzymy raz. I no, powiem wam, że idzie to całkiem dobrze. Tutaj 50% szansy masz, że trafisz, nie trafisz. No, jakiś próbuje uderzyć. Nie udało mu się. Dobra, tutaj już kolejny dostaje. Tutaj próbuje coś ze sztyleta czy z noża. Całe szczęście możemy tłuc. Pięknie dostał. Możemy strzelać następnego. Pięknie. Jest szansa, że nawet nie będziemy mieli dużych strat. No niestety, tu już pudło. Och, pięknie dostał. To już jest, nie jest problemem. Trzeba będzie zająć się. O, czułem, że podejdzie do tego. Ale to nie szkodzi. My podejdziemy zaraz do niego również. Pięknie oberwał. Tutaj spróbujemy naszym kolejnym. Załatwione. Zmienimy broń. Mam nadzieję, że w następnym turze jeszcze wytrzymasz. O, jeszcze możesz zaatakować. Pięknie. No, niestety spudłował. Dobra, możemy go teraz spróbować otoczyć. Podejdziemy naszym tutaj łucznikiem. Strzelimy. Dostał. I podejdziemy. Powinny mu morale zaraz spaść potężnie. I tak jesteśmy pierwsi w turze. Ach, tu pudło niestety. Otoczymy go jeszcze z tej strony. Morale mu uciekły do zera. I pokonani. Pięknie, to się udało ładnie. Parę nowych przedmiotów, parę czapek i tarcz. Świetnie, to się udało. Dobry, to był początek. Mamy jakąś czapkę, która ma 40 punktów wytrzymałości. Damy naszym tylnym zaraz załogantom, ale podmienimy, żeby nasi tutaj mieli trochę lepsze statystyki do obrony. I teraz tak, nasz strzelec pierwszy. Tu już będziemy powoli brać też te 9 lives, niestety. Ale raczej niestety, no bo zależy nam, żebyśmy mieli raczej odpornych ludzi do walki, żeby nam nie ginęli. A to jest bardzo kluczowe, jeśli chcemy mieć dosyć potężną drużynę, która dostanie dosyć dużo doświadczenia, a ludzi nie mamy aż takich tragicznych na start. Więc dobrze by było, żebyśmy mieli ich żywych. Jak widzicie, trochę tu rozwiniemy. Tobie damy jeszcze tu. Będę musiał później oznaczyć każdego z imienia, nazwiska, kim kto się ma czym zajmować. Dobra, to już mamy ułożone. To zdaje ile? 15,35. No to nieważne. Możemy zacząć jeszcze tarczę, czy jakoś mamy bardziej uszkodzoną? Nie. Okej, myślę, że w tym odcinku to będzie na razie wszystko. Wrócą nasi ludzie, odbiorą nagrody. W sumie już mogą jechać. Odbierzemy nagrody, zobaczymy jakieś nowe zlecenie, sprzedamy rzeczy, które żeśmy nazbierali, bo jak widzicie, mamy żołdu, płacimy stówę dziennie, a mamy 196, więc jest krucho z gotówką, bo żeśmy się mocno wykosztowali, ale mamy 340, że dostaniemy za wykonanie zadania, więc na kolejne 3 dni, że tak powiem, pracy naszych ludzi będzie. Oczywiście to zaraz sprzedamy, już mamy na więcej dni, ale tu raczej nic nie kupimy. Następne zadanie zobaczymy później, tutaj podleczyni jesteśmy, nie ma co teraz nawet pić. No, więc co? To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia w następnym.